Wiesz? Podróżnik. Super. Super się zaczyna. Wyjście. Ja. Chyba brak. No cóż. Kalimera, witam się z Wami z Grecji, a właściwie z Krety dokładniej. Jesteśmy już w pokoju i szybko Wam pokażę, jak to wygląda, bo się nie rozpakowaliśmy, ale nie będziemy się rozpakowywać za bardzo, bo okazało się, że ja wybrałam jakiś pokój flexible. I właśnie się zastanawiałam, co to znaczy, ale nie było żadnej takiej informacji, przynajmniej ja nie widziałam, pewnie wiecie, gdzieś małym druczkiem było napisane, że jeśli będzie trzeba, to zmienią nam pokój, czyli pewnie wiecie, była taka oferta, no może w sumie było taniej, że jak ktoś przyjeżdża na dłużej, to my będziemy wędrować po pokojach, ale pani powiedziała, że to ma swoje plusy, bo może dostaniemy ładniejszy nawet pokój. Oby nie gorszy niż ten, bo jest naprawdę super. Tutaj jak widzicie jest lustro, toaletka, telewizor, no i mamy po prostu sypialnię, a tu jest główny pokój i to jest w ogóle parter. I tak, tutaj są dwie kanapy, stoliczek, nasze walizki, no i tutaj taka mini lodówka, też telewizor właśnie i łazienka. Naprawdę jest, słuchajcie, bardzo ładnie. Także tak to wygląda. Nagram dla Was jeszcze może jakieś takie, wiecie, szybkie przebitki z muzyczką i zobaczymy, może jeszcze w tym vlogu pokażę Wam inny pokój, ale no sami zobaczcie, ile tu jest miejsca. Bardzo, bardzo fajnie. Mamy za dwa dni się zapytać, albo ktoś do nas zadzwoni lub podejdzie, czy zmieniamy pokój, czy nie. Także nie wiem, od czego dokładnie to zależy. No i tutaj jest wyjście. O, Kuba poszedł już. O, chodzi tam. Zwiedza, jest stoliczek. O, hamak jest. Można się położyć. I tam już jest dalej basen. I będą dalej śniadanka. U góry są jeszcze balkoniki, ja liczyłam na to z balkonem, więc w sumie może i ja bym wolała, żebyśmy się przenieśli. Wiecie, zawsze to coś fajnego, zawsze inne pokoje w tym samym hotelu rzadko można doświadczyć, a tutaj może nam się uda, chociaż dwa. Bardzo ładnie tutaj jest i właśnie my mamy tutaj. No powiem Wam, że jestem zachwycona. Jak duży jest ten pokój. Ja ten pokój rezerwowałam też ze zniżką na Bookingu Genius, także było dużo taniej, za pełną cenę byśmy tego nie rezerwowali. Zresztą ja zwykle tak szukałam hoteli, żeby to, wiecie, było atrakcyjne cenowo. No i dla nas ta kwota za 10 dni była akceptowalna. Także tutaj mamy sypialnię. O, a kto tam przyszedł? MTV Creeps? Dzień dobry, witamy w naszym MTV Creeps. Dzień dobry. Jak tam? Przyszedłeś się? Ładnie? Razem jacuzzi. Ty już jacuzzi. Siłownie. Fajnie, fajnie, ciekawe. Powiedziałam, żeby tylko nam zmienili na lepszy, a nie na gorszy pokój, bo jest naprawdę w ogóle duży. Ja myślałam, że będzie wielkości tego plus łazienka, a nie, że będzie osobno w ogóle sypialnia. Nice.
guzik. Przymila się do mnie. Kochani, w piątek witamy Was z Heraklionu. Mam nadzieję, że długo tu nie zostaniemy. Chyba też. No, nie podoba nam się, słuchajcie. Ja w ogóle tak się czuję średnio bezpiecznie, przynajmniej tak w pewnych rejonach. Jedyne, co moim zdaniem jest warte uwagi, to ten port wenecki i w ogóle tam przy porcie. I ewentualnie, jak Was interesuje, to muzeum archeologiczne. Ja już byłam kiedyś z rodzicami i trochę pamiętam, też mam zdjęcia w albumach, więc oglądanie drugi raz tego, co widziałam w albumie ostatnio, dla mnie nie ma sensu. Ty też nie bardzo chciałeś, więc zostajemy tylko po to, żeby iść właśnie tam do portu, w sensie wrócić, bo już byliśmy. I na zachód słońca, nie? Tak. Bo przyjechaliśmy tutaj po południu, mamy 15 minut autobusem. Euro 10 bilet, więc stwierdziliśmy, czemu nie. Ale nie planowaliśmy tutaj za bardzo zwiedzać, bo no mamy po prostu wypisane inne kierunki. Moim zdaniem ciekawsze i według Was też, bo pisaliście mi miejsca, które warto zobaczyć i jeszcze nikt chyba mi nie napisał, żeby tu przyjechać. No mamy najbliżej. Potem jeszcze jest Chersonisos i tam kiedyś chyba byłam też z rodzicami, ale nie pamiętam dokładnie, jak to wyglądało. No i Agios Nikolaos jest na pewno też na naszej liście, to też chyba w tamtą stronę, a potem w drugą to będzie Hania, a wcześniej Retimno chyba jeszcze jest. Także nas bardziej te kierunki interesują. Tutaj przyjechaliśmy, no bo właśnie jest blisko i jeszcze nigdzie nie byliśmy, tylko mieliśmy takie plażowe dni, więc wiecie, ciekawość nas zżerała, żeby gdzieś coś pójść zobaczyć, ale no weszliśmy do pewnego parku i było tak średnio ciekawie, jakieś takie wielkie psy, nie? No ogólnie ze zwierzętami to jest inna historia, pełno bezdomnych psów i kotów, ale te psy są takie duże, nie? I ten, którego widzieliśmy, to w ogóle miał takie oczy, że mnie przeraził. No wiesz, nigdy nie wiadomo, jak pies zareaguje, nie? Fajnie, że mamy jakby tutaj blisko i można było przyjechać, ale no tutaj ja już raczej nie wrócę, także... A ty? No nie, bo wydawało mi się, jak przyjechaliśmy, że jest tak ładnie i mówię, o, ale fajnie pod hotelem. Nie, no bo... W końcu jest spokojniej niż na Majorce, nikt nas nie zaczepia. Tak, no jest dużo spokojniej tam w Amudarze, gdzie mamy hotel, a tutaj jest tak...
chaos i tak w sumie nawet nie ma takich budynków dużo do oglądania, bo ja mówię, chodźmy pozwiedzać według Google Maps, wiecie, tam nie są po prostu jakieś zabytki, ale nie bardzo. Wracamy do portu. Tam to będzie ładnie. O, tam jest ładnie, tam naprawdę w porcie weneckim jest ładnie, więc warto przyjechać, żeby to zobaczyć, ale jeśli macie jechać, wiecie, z drugiego końca wyspy, to myślę, że tak średnio. Ja bym nie przyjechała. Także no my, jako że jesteśmy blisko, to idziemy. Ale jeśli bylibyśmy w Hani, to ja bym tutaj nie przyjechała, szczerze mówiąc. No chyba, że jedziecie właśnie gdzieś dalej do innego miasta, no to przejeżdżając, jeśli macie samochód, można zahaczyć. No ale my tak bardziej z ciekawości, także mam nadzieję, że chociaż ten zachód słońca, który wam pokażemy, będzie ładny, bo ten początek vloga poza plażowaniem tu na razie za dużo ładnych widoczków nie ma, ale wiem, że później będą, bo wypisaliście, że Hania i reszta jest piękna. Dobrze, mam nadzieję, że mnie słychać. Jesteśmy już po spacerze prawie do latarni. Jest tam, ile? 24 minuty i 2 km pokazywało. Za nami już zachód, nie widać teraz. Idzie się długo, ale jest tam z drugiej strony naprawdę ładny widok na port. Księżyc piękny wyszedł, no i startują co jakiś czas samoloty, bo tutaj niedaleko jest lotnisko, więc port oceniam pozytywnie. Ale w mieście nie do końca nam się podobało, tak jak mówiłam, więc pewnie nie wrócimy. No stąd wypływają też różne statki, także może tutaj ktoś skorzysta jedynie z portu. Natomiast my już będziemy powoli wracać do hotelu. Stwierdziliśmy po prostu, że wiecie, chcemy coś zobaczyć, ale pół dnia było takie właśnie nad basenem, więc dzisiaj tutaj najbliżej. No i ten spacer oceniam pozytywnie, jedynie nie udało nam się wejść tutaj. Bo się okazało, że słuchajcie, od 1 września już jest krótsze otwarcie. Nie do 20, tylko do 19.30. No i my byliśmy chwilę po 19 tak naprawdę. 15 po. I pani już nie wpuszczała, bo pewnie byśmy nie zdążyli obejść. Także mówi się trudno, a chcieliśmy wejść, bo można, wiecie, tutaj u góry sobie pochodzić. Także pewnie byłyby fajne widoki. Natomiast na nas już czas. Tutaj dalej jest piękny widok, więc wam pokażę. No i... No tak, no tutaj ładnie, nie? Ładnie. Jak oceniasz? To jakby tak miasto się kończyło i zaczynało tu, to byłoby spoko. Czyli jakby tutaj było tylko miasto? Tak, ta uliczka. Więcej knajpek mogłoby być tutaj gdzieś, nie? Patrzcie, jak ładnie. Witam się z wami. Jaki mamy dzień? W sobotę. Nie wyglądam, bo się pomalowałam, ale ogólnie, słuchajcie, jestem chora. Zawią mi oczy. Mam katar, mam bolące gardło, więc dzisiaj był dzień w łóżku, ale no idziemy na jakąś kolację, więc stwierdziłam, że się troszeczkę chociaż pomaluję. Jest bardzo ładny zachód słońca, którego wy nie widzicie. Więc tak, przyszliśmy na chwilę na plażę i zmykamy na kolację. Po drodze wynajęliśmy samochód, więc się cieszę, bo będziemy mogli, wiecie, pojeździć, pooglądać. Wieczorem wrócimy do pokoju, wiecie, przygotujemy sobie wszystko na jutro, żeby już po śniadaniu wyjechać i właśnie pójść do wypożyczalni odebrać samochód. Mamy ją dosłownie naprzeciwko hotelu, więc wygodnie o 10 odbieramy samochód i jedziemy. Także dzisiaj już tylko kolacja i do spanka. Mam nadzieję, że jutro poczuję się lepiej, bo cały dzień prawie leżałam w łóżku.
Więc no widzicie, czasami na wakacjach człowiek choruje, gdzie ja zwykle nie choruję. Mówi się, trudno, żegnam na razie plażę i idziemy jeść. Bo już jest która godzina? 19:46, także na nas pora. Kochani, zaczynamy nasze zwiedzanie. Oto nasza fura. Mamy ją na dzisiaj, czyli niedziela, poniedziałek, wtorek, w środę rano jakoś oddajemy, czy o 12. I wyszło to 135 euro. Chociaż najpierw miało być 180, ale chyba coś tam było źle policzone, bo pani do nas zadzwoniła i powiedziała, że będzie taniej. Także 135 euro, 3 pełne dni. Niedziela, poniedziałek, wtorek. W środę do południa chyba oddajemy. No i tak, fajnie, fajny samochodzik, nie za duży, nie za mały. Kierowca, bombowca. Jak tam? Dobrze. Fotki porobione samochodu? Tak. Coś mam jeszcze zrobić? Musisz przyjechać go z kamerą, będzie najłatwiej. Nie ma, wiesz, ta kamera to ładnie rozmyje. Tutaj widzę nad oponą. Ja może porobię też to, co ja widzę. Pamiętajcie, żeby zawsze robić zdjęcia przed... Znaczy, jak wypożyczycie samochód, i przed oddaniem, w razie co mieć dowód, że nic nie zepsuliście, bo to różnie bywa, słuchajcie, naprawdę. Niby zawsze wszystko jest miło na początku, a może być później lipa. No dobra, chyba możemy ruszać. Tak? Tak mi się wydaje. Ale jest ciepło. Wszystko mamy? Tak mi się wydaje. Dzisiaj, słuchajcie, zmierzamy do Retimno. Mamy godzinkę chyba około 10 minut. Więc chyba najbliżej, bo Hania jest 3 godziny od nas, ale tam też na pewno dotrzemy. Także Hania, Retimno i Agios Nikolaos to takie nasze trzy miasta, które chcemy na pewno odwiedzić. I dzisiaj przy okazji Retimno pojedziemy jeszcze jakby na drugą stronę wyspy. Bardzo ładne miejsce, także wszystko wam pokażemy. Zatrzymaliśmy się, słuchajcie, na parkingu, bo są piękne widoki, ale ciągle są takie pasma zieleni i zasłaniają nam to, co najpiękniejsze, więc zatrzymaliśmy się i patrzcie, jak tu wszystko pięknie wygląda, bo jedziemy w sumie tutaj wzdłuż tych pięknych widoków, także już wam pokazuję i nam zostało jeszcze chyba pół godzinki, ale stwierdziliśmy, że no trzeba się zatrzymać, bo jest pięknie. Dobrze, my już dojechaliśmy, jesteśmy na parkingu w Retimno i to jest jakiś darmowy parking, także postaram się wam
gdzieś wrzucić jakiś adres albo coś w tym stylu, ale jest to 10 minut pieszo od plaży, także bliziutko. My jeszcze tak dokładnie nie wiemy, gdzie się udajemy, ale tak, jest tutaj dużo miejsca. Niestety wszystko raczej na słońcu, sukienka mi podwiewa, ale no tak, zostawiamy samochód, trudno, nagrzeje się, później się to wywietrzy, włączy klimę i jakoś będziemy żyć. Także posmarowani już filtrami, zmierzamy dalej, czapki na głowach, bo słuchajcie, grzeje niesamowicie, naprawdę. Tak jak ja nie przepadałam zwykle za czapkami, tak nie wyobrażam sobie bez, bo po prostu grzeje w głowę, ten daszek trochę, mam wrażenie, że pomaga. Okulary to też must have, ale idziemy, zwiedzamy. Mam tutaj przewodnik, także parę ważniejszych miejsc na pewno zobaczymy. No dobra, to proszę pana, przewodniku. Tak? W którą stronę? Nie wiem. Okej. Google Maps trzeba odpalić. Na Fortecy Weneckiej. Także będziemy zwiedzać. Wejście 4 euro od osoby. Mam nadzieję, że mnie słychać. Więc idziemy. Trochę tu jest cienia, więc mam nadzieję, że będzie przyjemnie. No więc krążymy z przewodnikiem. Mamy wodę. No i mam nadzieję, że nas jakoś mocno, słuchajcie, nie przegrzeje. Jest już po 14, więc jest znośnie, bo jest tutaj wiaterek taki przyjemny, ale nadal jest już, wiecie, tak gorąco, że wszystko się klei. Także mam nadzieję, że pokażemy wam ładne widoczki i że będzie warto, bo właśnie w przewodniku było, że warto zacząć zwiedzanie od tej fortecy, która właściwie te jej pozostałości są z XVI wieku. Także zobaczymy, co tutaj ciekawego uda się nagrać i wam pokazać. Kościół Agios Nikolaos, tak? Czy ja dobrze przeczytałam? Tak, i to było wzniesione w 1585. Potem Turcy przebudowali to na meczet. Po uderzeniu pioruna zawalił się minaret i pozostała tylko ta kopuła, ale w środku można wejść, można zobaczyć. No i schłonić się trochę, wiecie, przed tym słońcem, przed gorącem. Także weszliśmy na chwilę, ale teraz już zmierzamy dalej. Mamy na dzisiaj jeszcze pewne fajne plany, także zależy nam na tym, żeby
no tak za max 2 godziny stąd wyjechać, także musimy jeszcze, wiecie, parę rzeczy innych zobaczyć tutaj w Retimno. I potem jeszcze mamy godzinkę drogi do naszego kolejnego miejsca na Krecie, także dzisiaj aktywnie, ale bardzo mnie to cieszy, także zabieramy Was dalej z nami. Jeśli chcecie zjeść dobrze, to przyjdźcie tutaj do Peperoncino. Fajny widok i przepyszne włoskie jedzenie. Oczywiście greckie też możecie sobie gdzieś poszukać, ale my mieliśmy ochotę na włoskie. Naprawdę można smacznie zjeść. Dojechaliśmy na parking, który doprowadzi nas ostatecznie do plaży Preveli. I wjazd tutaj, a właściwie parking, kosztuje 2 euro. I możecie chyba stać tyle, ile chcecie, nie? No tak. Także za wjazd 2 euro od samochodu, nie od osoby, więc myślę, że nie najgorzej. My pominęliśmy ten zjazd, musieliśmy zawracać, ale się udało, widoczki są. No i tak, idziemy teraz na dół, bo trzeba trochę zejść. No i zobaczymy, co tam ciekawego. Jest to jakaś plaża z palmami i kiedyś tam mieszkali w jakichś chatkach hipisi. Także jestem ciekawa. Obładowany? Tak. Będziemy latać dronem zapewne. No i może jakieś małe przykąpanie się, zobaczymy. To ja wybiorę stąd może rzeczy, czekaj. No dobrze, to idziemy. Ile mamy schodzić na dół? Jakieś 15 minut. 15 minut mniej więcej. No dobra, zobaczymy. Jak dojdziemy, to Wam powiemy. Idziemy, let's go. Kostium w razie co jest. Powiem Wam, że tak mnie boli głowa. Nie wiem, czy to się dalej nagrywa, bo tutaj okulary mam przyciemniające. Pęka mi głowa po dzisiejszym zwiedzaniu. Tak nas przegrzało. A i tak się chowaliśmy w cień. Ja nie wiem.
Jakbyśmy chodzili po pełnym słońcu, to chyba już szpital. Słuchajcie, to się można poczuć jak na jakichś Hawajach. Nie, tak inaczej. W ogóle ja się nie spodziewałam. Znaczy, widziałam kiedyś, że to miejsce tutaj istnieje, ale tak jakby zawsze zapominałam o nim i nie przypisywałam go do Krety. Bo wydawało mi się takie, no właśnie, niegreckie. Tylko właśnie, nie wiem, mi się kojarzyło od razu jakieś Hawaje, jakieś w ogóle dalekie podróże. O, tu jest ładnie. Patrzcie na to. To się nazywa widoczek. Kciuki w górę pokaż. Pokaż kciuki w górę. Jeszcze trochę, słuchajcie. Nie jest łatwo. Głowa mnie boli, każdy stopień. To jest męka, ale jeszcze chwilę, mam nadzieję. Już idziemy 9 minut. Ale myślę, że jeszcze drugie tyle. Jak myślisz? Myślę, że jesteś w połowie. W połowie, no to mówię, drugie tyle. Idziemy, idziemy. Kąpać. Wróciliśmy dosłownie z 15 minut temu, jest 22:20. Jechaliśmy, no pewnie z
prawie 2 godziny i nie spodziewałam się, że dzisiejszy dzień będzie taki wymagający. Było super, ale to, że wczoraj trochę się pochorowałam, w sensie, no po prostu bardzo bolało mnie gardło, czułam się słabo, no i ogólnie źle, to dzisiaj z kolei zupełnie mocny ból głowy. No i jednak zwiedzanie, wiecie, miasta w taki upał, bo tutaj nadal jest gorąco, tutaj dzisiaj było 31 stopni, ale myślę, że w słońcu było więcej. Intensywny dzień, ale Retinno przepiękne, cieszę się, że pojechaliśmy tam i że później pojechaliśmy jeszcze na ten las palmowy. No powiem wam, że to jest coś, co mnie naprawdę zachwyciło. Czekajcie, przymknę drzwi. Ten las palmowy i w ogóle ta plaża, rewelacja, polecam wam serdecznie. Ale właśnie myślę, że jakbyśmy to zrobili, wiecie, innego dnia albo wcześniej, nie po takim prawie całym dniu zwiedzania, to by było nam łatwiej, a tu jednak, wiecie, ja z takim bólem głowy pulsującym schodzić było jeszcze w miarę. Wchodziło mi się gorzej, bo każdy stopień to miałam wrażenie, że taki, wiecie, mocny po prostu ucisk w głowie, ale dałam radę. Wydaje mi się, że schodziliśmy dłużej niż wchodziliśmy z powrotem na górę. No myślę, że warto, naprawdę warto, piękne widoki, w sumie cieszę się, że byliśmy tam o tej godzinie, bo wchodząc na górę widzieliśmy już zachodzące słońce i w sumie doszliśmy punkt 20 na parking i już było prawie całkowicie ciemno, więc wyjeżdżaliśmy już z tych wielkich serpentyn prawie po ciemku i powiem wam, że ta trasa nie była łatwa. Myślę, że gdybyśmy wiedzieli, jak ona wygląda, to zdecydowanie pojechalibyśmy wcześniej, bo były takie zakręty, tak ciemno, bez oświetlenia drogi, że no, trzeba było jechać naprawdę wolno. Naprawdę brawa dla Kuby za to, że zrobił tą trasę, bo no, nie była ona łatwa. No, prawie godzinę się jechało takimi mocnymi zawijasami. Później już była taka, wiecie, główna droga, powiedzmy ekspresowa. Ona też była trochę taka kręta, ale w większości oświetlona. A na tych wcześniejszych z wyjazdu z tej plaży no nie było tak super, bo się jechało przez same góry i tam było właściwie całkowicie ciemno, a miejscowi to tam gnali po prostu. Ja byłam w szoku. Oni tutaj wyprzedzają nawet na podwójnej ciągłej, wszędzie. Także powiem wam, że no to był super dzień, ale teraz właśnie Kuba poszedł się wykąpać, teraz idę ja. I odpalamy sobie coś do oglądania i pójdziemy spać, bo potrzebujemy naprawdę odpocząć i się po prostu wyspać. Ja też wzięłam tabletkę jeszcze przeciwbólową, żeby już ten ból totalnie zniknął, chociaż już jest lepiej. No i zobaczymy co jutro. Mieliśmy zwiedzać od rana kolejne miejsca, ale chyba pojedziemy później, jakimś popołudniem, żeby po prostu nie było znowu, wiecie, takiego, no, takiego upału i takiego mocnego słońca, bo myśleliśmy, słuchajcie, że tu będzie już troszeczkę chłodniej, a jest naprawdę nadal gorąco. Jeżeli chcecie, żeby było chłodniej, to może bardziej w październiku. No nic, słuchajcie, idę się wykąpać, bo już naprawdę padam.